Witam Państwa serdecznie po długim weekendzie listopadowym, po Dniu Wszystkich Świętych. Sytuacja na polskich stacjach w okresie długiego weekendu listopadowego w zasadzie, tak jak się spodziewaliśmy, nie uległa żadnej większej zmianie w porównaniu do wcześniejszych dni i na najbliższe dni również zapowiada się bardzo, bardzo spokojnie. Otóż wiadomo, mamy teraz przerwę między jednym długim weekendem a następnym, bo już za chwilę w perspektywie 11 listopada i też długi weekend. Natomiast przez tych najbliższych kilka dni nic nie powinno się wydarzyć, jeżeli chodzi o wycenę paliw na polskim rynku. Poziomy powinny być stabilne, a kierowcy podjeżdżający tankować mogą śmiało oczekiwać cen na poziomach takich samych, jak przy ostatniej wizycie przed kilkoma, czy nawet kilkunastoma dniami. Według ostatniego raportu firmy doradczej e-petrol.pl przeciętna ogólnopolska cena benzyny 95 to jest 4,54 zł na litr, w oleju napędowym 4,35 zł za litr, w autogazie niecałe 2,30 zł na litr, czyli poziomy brzmią znajomo, bo takie same praktycznie były przy poprzednim notowaniu, zatem sami Państwo widzicie, że zmian tutaj nie ma i tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewać się takich zmian absolutnie nie należy. Oczywiście występują różnice lokalne pomiędzy czy to poszczególnymi regionami, czy też miejscowościami, czy nawet dzielnicami, nierzadko w ramach jednego miasta, no ale to jest zjawisko, do którego też wszyscy mieliśmy okazję się przyzwyczaić, zjawisko, które znamy i które nikogo nie powinno zaskakiwać. Także podsumowując, w najbliższym czasie można spodziewać się stabilnej sytuacji na polskim rynku paliwowym, ceny nie powinny nikogo zaskoczyć, w miarę spokojnie zachowywał się w ostatnim czasie hurt, a detal, który jest jego pochodną, no oczywiście w takim razie też będzie najprawdopodobniej stabilny. Zatem w tej przerwie między jednym długim weekendem a drugim można spokojnie tankować, nie trzeba tutaj ogłaszać żadnego paliwowego alarmu. Jest stabilnie i w najbliższych dniach będzie.